Witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Chłopięcy i dziewczęcy, fenotyp spektrum autyzmu. Porozmawiamy sobie o tym, czy rzeczywiście jest coś takiego, czy tylko nam się wydaje, a może jest tak, że robimy błędy w pewnych kwestiach i dobrze by było sobie to usystematyzować. I właśnie tym dzisiaj się, moi drodzy, bezpośrednio będziemy zajmować. Zacznijmy przede wszystkim, moi drodzy, od tego, żeby się zastanowić, dlaczego tak mało dziewczynek jest diagnozowanych pod kątem spektrum autyzmu. Być może jest tak, że po prostu dziewczynki nie zapadają na to zaburzenie. Okazuje się dzisiaj, że rzeczywiście jak porównamy sobie statystyki w kierunku diagnoz, jakie otrzymują chłopcy, a jakie otrzymują dziewczynki, to jest to dość radykalna różnica, prawda? Zdecydowanie więcej chłopców posiada tę diagnozę niż dziewczynek. Ale czy to rzeczywiście jest tak, że te dziewczynki są dużo bardziej odporne na zaburzenie ze spektrum autyzmu, czy to, że tych diagnoz nie ma, jest zupełnie gdzie indziej tkwi przyczyna właśnie tego stanu rzeczy. Dzisiaj postaramy się jakby odpowiedzieć właśnie na te kwestie. Moi drodzy, zanim zaczniemy sobie opowiadać w ogóle o tych różnicach, chciałam Wam zaprezentować najnowsze statystyki, jakie się ukazały w marcu 2023 roku, które zostały opublikowane przez CDC, czyli Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, którzy na podstawie badań z 2020 roku opublikowali właśnie swoje obserwacje i wyniki. I są one takie, a nie inne, mianowicie 1 na 23 chłopców to jest chłopiec w spektrum autyzmu i zmieniło się to od ostatniej statystyki z 2018 roku, bo wcześniej był to 1 na 27 urodzeń, chłopiec właśnie w spektrum. Jeśli chodzi o dziewczynki, to 1 na 88 dziewczynek jest w spektrum autyzmu, natomiast wcześniej statystyki podawały 1 na 114 to dziewczynka w spektrum. Podlinkowałam Wam dane do tej statystyki i szczegółowy opis tych badań. Niemniej jednak, moi drodzy, spotykamy się ogólnie z taką klasyfikacją, gdzie, a właściwie statystyką, gdzie podaje nam się, że 1 na 68 urodzeń to dziecko w spektrum autyzmu. Amerykanie podają 1 na 54 albo coraz częściej 1 na 45. Dlaczego tak się dzieje? Mianowicie dlatego, że w kontekście tych amerykańskich statystyk wiąże się to z tym, że amerykańscy klinicyści mówią jasno i wyraźnie, to, co dzisiaj mamy 1 do 68 czy 1 do 54, to jest to, co mamy z oficjalnych diagnoz, tak? Czyli z tych rzeczywiście wydanych dokumentów, które te dzieciaki posiadają z oficjalną diagnozą. Natomiast jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę całą populację dzieci, tak jak wzięte jest to w tej najnowszej statystyce, wszystkie dzieci populacyjne do 8 roku życia zostały przebadane i właśnie stąd pojawiły się te statystyki. Natomiast to nie jest tak, że te dzieci wszystkie mają diagnozę, bo absolutnie nie. Są dzieci, które prezentują objawy spektrum autyzmu, natomiast tej diagnozy nie posiadają. I właśnie stąd jest taka wskazówka diagnostów i klinicystów, że gdybyśmy brali pod uwagę całą populację dzieci, to tych diagnoz byłoby zdecydowanie więcej, także w kontekście właśnie oceny dziewczynek. I to dzisiaj szczegółowo sobie będziemy, moi drodzy, omawiać. Faktem jest absolutnie bezspornym, że wiele dziewcząt, moi drodzy, nie ma oficjalnej diagnozy, tak? Nie jest zdiagnozowana, mimo że ewidentnie, albo może właśnie nieewidentnie przejawia spektrum autyzmu. Wiele dziewcząt jest pomijana w diagnozie właśnie ze względu na to, że całe te objawy, które ewentualnie prezentują, są tak bardzo subtelne, a dodatkowo jeszcze zdolność dziewcząt do między innymi naśladowania czy kamuflowania sprawia, że tych diagnoz po prostu nie ma. Dodatkowo często otrzymują one błędne diagnozy i najczęściej jest to diagnoza w kontekście jakiejś psychozy, jakiejś choroby psychicznej, natomiast nie w kontekście spektrum autyzmu. I niestety jest tak, że dopiero w życiu dorosłym, na własną rękę, te dziewczyny robią diagnozę spektrum autyzmu.
Ja w momencie, kiedy teraz kończę już na szczęście swoją drugą książkę, już w lipcu się ona ukaże, w całości będzie poświęcona osobom w spektrum autyzmu z tego bardzo subtelnego krańca zaburzenia. Także bardzo wiele rozdziałów będzie poświęconych samym dziewczętom. I to nie jest, moi drodzy, książka, która powstała na zasadzie przeczytania literatury i wklejenia tego, co gdzieś się tam dowiedziałam. Absolutnie nie. Jest to książka, która powstała na bazie informacji pozyskanych właśnie od młodzieży, ale także od młodych osób dorosłych w spektrum autyzmu, także dziewcząt. I na bazie takich naprawdę namacalnych dowodów powstała ta książka. Moi drodzy, właśnie w trakcie, kiedy pisałam książkę, kiedy zbierałam ankiety wśród rodziców, wśród nauczycieli, wśród także osób w spektrum, okazało się, że głównie dziewczyny wskazują, że tak rzeczywiście, całe życie miały trudno, całe życie miały pod górkę, całe życie uważały i czuły, że są inne, po prostu są inne niż koleżanki. Miały dużo więcej problemów, nie tyle z nauką, co w kontaktach rówieśniczych. Mimo, że mogły mieć znakomitą werbalizację, to jednak te takie relacje typowo międzyludzkie były dla nich dużym wyzwaniem. I nawet jeżeli radziły sobie na takim zadowalającym dla nich poziomie, to wymagało to od nich bardzo dużo wysiłku, a kończyło się bardzo dużą męczliwością. To, drodzy Państwo, niestety pokazuje, jak duży kłopot jest właśnie w tej kwestii. W związku z tym dużo też tych informacji pojawi się w tej książce. Niemniej jednak, zanim przejdę do omawiania tych fenotypów, moi drodzy, chciałam tylko wskazać to, co usłyszałam od dziewczyn. Mianowicie, w momencie, kiedy one dopiero uzyskują diagnozę w wieku dorosłym, czyli na własną rękę szukają odpowiedzi, dlaczego mam trudność, dlaczego jestem inna, bo one tak to nazywają, one wskazują, że mają w wielu przypadkach bardzo duże pretensje i taki żal do swoich albo rodziców, albo nauczycieli, którzy nie pomogli w porę, czyli nie wskazali, że potrzebujesz pomocy, potrzebujesz odpowiedniego wsparcia, potrzebujesz odpowiedniej stymulacji. Wszyscy wokoło, ci ludzie dorośli, którzy powinni być tymi osobami najbardziej wspierającymi, okazali się ludźmi, którzy zaklinali rzeczywistość. Dzisiaj tak to wygląda z ich perspektywy. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pomoże wielu z nas zrozumieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę, ale także jak duże konsekwencje są z tego, że dziewczęta nie otrzymują w porę tak naprawdę odpowiedniej diagnozy, a tym samym, moi drodzy, wsparcia. Zanim omówimy sobie już, tak jak Wam powiedziałam, te wszelkie fenotypy, to chciałabym, żebyśmy sobie przebrnęli przez takie najważniejsze informacje dotyczące, moi drodzy, samego ICD-11. Wiemy, że weszło ono w życie, jakby są nowe wytyczne, prawda? Wszystko jest pokazane, że tak, mamy nowe wskaźniki diagnostyczne. Cały czas oczywiście czekamy na oficjalne protokoły, oficjalne wskazówki w języku polskim. Natomiast już warto, moi drodzy, jasno i wyraźnie podkreślać, że dziś mówimy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, a nie autyzmie dziecięcym czy jakimkolwiek innym podtypie. Żebyśmy sobie nabijali głowę tą terminologią, bo za chwilę będzie ona po prostu powszechnie nas obowiązywać. Moi drodzy, co takiego ważnego jest w tej ICD-11, co znacząco będzie pomagała w lepszej diagnostyce między innymi dziewcząt, ale także tych chłopców, którzy są w subtelnym spektrum autyzmu, czyli nie prezentują tak naprawdę całej plejady objawów wskazanych w diadzie zachowań autystycznych. Słowo spektrum jest tutaj kluczem, mianowicie oznacza ono tyle, że wreszcie dochodzimy do takiej perspektywy, gdzie mamy rozumieć to, że spektrum autyzmu, czyli te osoby, które prezentują właśnie jakieś trudności w obszarze tych wyznaczników objawowych, bardzo się różnią od siebie. Zarówno w samym obrazie takim behawioralnym, w obrazie poznawczym, językowym, to jednocześnie musimy brać pod uwagę też to, że wiele cech jest po prostu podobnych, chociaż z różnym nasileniem i intensywnością, ale jednak dla absolutnie różnych podtypów będą też pewne cechy wspólne. Jednocześnie to słowo spektrum pokazuje nam, że możemy mieć osobę, która ma bardzo wysoki poziom intelektualny,
powyżej na przykład normy, bardzo dobry język werbalny, czyli ten słownik taki czynny, ale jednocześnie z ogromnymi kłopotami związanymi z komunikacją społeczną, tak? Czyli z tym językiem pragmatycznym. Co z tego, że dziecko ma niesamowicie bogaty słownik, jeśli chodzi o ilość wyrazów, którymi się posługuje, a jednocześnie nie potrafi poprosić, nie potrafi się prawidłowo przywitać z kolegą albo z panią nauczycielką, czy zgeneralizować pewnych umiejętności na inne środowiska. Więc to są te trudności, które również nareszcie bierzemy pod uwagę w kontekście nowych wytycznych diagnostycznych. Kolejna bardzo istotna kwestia w nawiązaniu do dzisiejszego spotkania to to, że w spektrum autyzmu istnieje wiele poziomów zdolności i niepełnosprawności. Czyli z jednej strony możemy mieć dzieciaki, które mogą w jakiejś dziedzinie posiadać wyjątkową wiedzę, co wcale nie oznacza, że od razu są geniuszami w tej dziedzinie. Natomiast ze względu na silne zainteresowanie danym obszarem, daną informacją, po prostu zgłębiają te tematy, a dzięki temu również poszerzają słownictwo, no i wiedzę na ten temat. Z drugiej strony mamy dzieci, które mogą mieć bardzo głęboką niepełnosprawność intelektualną i wszystkie te takie typowe umiejętności ludzkie, jak mowa, kontakty społeczne, mogą być bardzo, bardzo deficytowe. Mimo wszystko i tych dużych skrajności i rozbieżności, wszystkie te dzieci będą w spektrum autyzmu. I to wskazuje na to, jak bardzo heterogenicznym zaburzeniem jest spektrum autyzmu. Jednocześnie pokazuje, że nie wolno nam generalizować wszystkich dzieci. To znaczy, że tylko i wyłącznie unikalne, unikatowe, indywidualne podejście do tych dzieciaków jest tym najwłaściwszym, tym najbardziej optymalnym w kontekście ich wsparcia. Dlatego, że zupełnie inaczej będziemy pracować z dziewczynką, która jest w spektrum autyzmu, w normie intelektualnej, z dobrym słownikiem werbalnym, a mająca kłopoty właśnie z tą komunikacją pragmatyczną, a zupełnie inaczej będziemy pracować z dzieckiem, które też jest w spektrum autyzmu, ale jest na przykład dzieckiem niewerbalnym, z bardzo licznymi zachowaniami niepożądanymi. I to trzeba mieć jakby na uwadze. ICD-11 również mówi jasno i wyraźnie: dziś nie patrzymy w trakcie drogi diagnostycznej na pojedynczy objaw. To nie jest wskaźnikiem do diagnozy. Dzisiaj obserwujemy funkcje, które zostały albo zaburzone, albo nie występują, albo gdzieś się zaczęły rozwijać, natomiast się zatrzymały, i te funkcje, które wymagają wsparcia. Na tym się skupiamy, a nie na objawie, czyli nie na tym, że dziecko macha na przykład rączkami. To nie jest wskaźnik do diagnozy już dzisiaj, dlatego że to, że dziecko macha rączkami na wysokości oczu, czy przesuwa pojazdy w linii pionowej właśnie w obszarze widzenia, wcale nie musi oznaczać spektrum autyzmu, bo można tutaj wymienić inne deficyty. Więc tutaj jakby w drodze diagnostycznej zaczyna nam się pojawiać wreszcie myślenie kliniczne, czyli zastanawianie się, dlaczego ten objaw się pojawia, i wtedy dochodzę do tego, jakiej funkcji dziecko nie ma, albo jest ona zbyt słaba w kontekście rozwojowym, bo będziemy to odnosić zawsze do normy rozwojowej. Diagnoza będzie oparta na ocenie funkcjonalnej, a nie objawowej, i to jest bardzo dobre, właśnie i taki wielki ukłon, moi drodzy, w kontekście osób w spektrum autyzmu, które wysoko funkcjonują. Właśnie ze względu na to, że głównie była diagnoza objawowa w kontekście tego ICD-10, czyli ta starsza, według tych starszych wytycznych, to właśnie mieliśmy bardzo dużo albo błędów diagnostycznych, albo mieliśmy wiele pominięć diagnostycznych. W związku z tym dzisiaj będziemy oceniać, jak dziecko funkcjonuje i właśnie które funkcje są deficytowe, a nie na objawach. I to jest bardzo dobra wiadomość w kontekście diagnoz. Następnie też bardzo istotna i ważna zmiana dotyczy tego, że dziś objawy ze spektrum autyzmu nie muszą pojawiać się przed 3 rokiem życia, jak to było wyznaczane w ICD-10. Dzisiaj mówimy o tym, że te objawy pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, ale także, czy w okresie rozwojowym, ale także mogą zdecydowanie później się ujawnić, właśnie w momencie, kiedy tych kompetencji społeczno-komunikacyjnych nagle nastolatkowi czy nastolatce brakuje, i wtedy także jest taka możliwość pozyskania diagnozy spektrum autyzmu. Kolejne, dla niektórych rodziców bardzo niepokojące, to to, że znika nam nazwa zespołu Aspergera, prawda? Natomiast, moi drodzy, uspokajam wszystkich, to nie jest tak, że znika nazwa oficjalnej diagnozy zespołu Aspergera i te dzieciaki zostają
pozostawione zostaną same sobie. Nic podobnego. One nadal będą diagnozowane i jakby tylko diagnoza będzie brzmiała nieco inaczej, dlatego że będzie brzmiała w kontekście funkcjonalnym. A więc w pełnej nazwie diagnozy będzie uwzględniony poziom intelektualny, poziom rozwoju języka czy ewentualnych trudności, jakie się u dziecka pojawiają. I właśnie dzięki temu podejściu takiemu nie behawioralnemu, nie objawowemu, tylko właśnie funkcjonalnemu, będzie szansa na to, że dziewczynki z tego subtelnego krańca będą miały szansę pozyskać diagnozę zdecydowanie wcześniej, niż było to do tej pory. Moi drodzy, ICD-11 kładzie także mniejszy nacisk na sam rodzaj zabawy, tak? Do tej pory diagności skupiali się na tym, że dziecko buduje wieżę z klocków i ją rozbija, albo patrzy się gdzieś od góry na tą wieżę. Patrzyliśmy na to, że dziecko ustawia autka w szeregu, że dziecko porusza autkami, kładąc głowę na podłodze, jakby w tej linii poziomej. I mnóstwo jeszcze takich innych typowych zabaw, które właśnie typowo kojarzyły się ze spektrum. Dzisiaj ICD-11 jasno mówi i wyraźnie, nie koncentrujemy się na rodzaju zabawy, dlatego że ta może być zupełnie inna w kontekście kulturowym, czyli w zależności od tego, z jakiego kraju pochodzę, i w jednym kraju będzie to traktowane jako deficyt, a w innym kraju będzie to absolutną normą i to jest brane pod uwagę. Jednocześnie będziemy się koncentrować na tym, czy dzieci, u których podejrzewamy spektrum, przestrzegają albo narzucają surowe zasady w zabawie, tak? Czy ta zabawa jest absolutnie jednokierunkowa? Czy ta zabawa nie ma możliwości jakiejkolwiek ingerencji i zmiany? Czy jeżeli dziecko ustawia sobie autka w szeregu w określonej kolejności, żółte, czerwone, a przyjdzie starszy brat i dołoży dwa niebieskie autka, to będzie oceniane to, jak dziecko na to zareaguje. A jeżeli wejdzie w to, zacznie się śmiać i jakby nadal będzie kontynuowana zabawa, no to właśnie będzie objawem tego, że prawdopodobnie dziecko nie jest w spektrum autyzmu, a ustawia te autka ze względu na inną sytuację, inny kontekst. Więc tutaj będziemy już oceniać nie samą zabawę, a właśnie to, jak dziecko przestrzega pewnej powtarzalności, pewnej rutyny, ale także ingerencji w swoją zabawę, czy w trakcie tej ingerencji osób trzecich będzie nasilone na przykład wycofanie, zachowania niepożądane itd., itd. To będzie oceniane i to bardzo dobrze, moi drodzy. Również bardzo dużą zmianą jest to, że w kontekście diagnozy funkcjonalnej dzieci w spektrum, które trafiają w drogę diagnostyczną, będzie zalecane także tworzenie pełnej diagnozy integracji sensorycznej, czyli stworzenia indywidualnego profilu sensorycznego. Dzisiaj nie ma już wątpliwości co do tego, że większość dzieci w spektrum autyzmu, bez względu na poziom funkcjonalny, ma także deficyty sensoryczne. I o ile bardzo często powtarza się taki model nadwrażliwości słuchowej i dotykowej, to wszystkie pozostałe mogą być bardzo różne. I w ogóle u każdego z dzieci w spektrum ten indywidualny profil jest totalnym miszmaszem, tak? Czyli wszystko się tam u tych dzieciaków może zadziać. Z drugiej strony, jakby statystyki nam też pokazują w kontekście obecnych diagnoz integracji sensorycznej, że te dzieci, które funkcjonują nieco niżej, mają większe trudności takie werbalne, poznawcze, między innymi, to są dzieciaki, u których będą dominowały różnego typu nadwrażliwości, podwrażliwości czy poszukiwania bodźców. Natomiast u dzieci, które wyżej funkcjonują, które są w normie intelektualnej, czyli również te nasze dziewczynki, częściej będą to ewentualne jakieś, oczywiście te nadwrażliwości też się pojawiają, ale również mogą się pojawić kłopoty w obszarze zaburzeń motorycznych o podłożu sensorycznym, czyli kłopot z kontrolą posturalną, kłopot z praksją, więc bardziej w tym kontekście te diagnozy się pojawiają. Kolejna ważna zmiana jest taka, że wreszcie mamy łączność, albo inaczej łączenie różnych diagnoz. A więc dzisiaj jest, albo inaczej, jeszcze według starych wytycznych jest tak, że dziecko otrzymuje na przykład diagnozę autyzmu, natomiast mimo, że przejawia deficyty związane na przykład z ADHD, to już ta diagnoza gdzieś jest tam, albo wszystko jest wrzucane do worka ze spektrum.
dzisiaj według ICD-11 będzie możliwość łączenia tych dwóch diagnoz i wielu innych oczywiście, gdzie może się pojawić na przykład diagnoza ADHD związane z zaburzeniami spektrum autyzmu. Oczywiście ona może jakby samo dobranie słów może być inne, ale jednocześnie sama informacja o tym, że może nastąpić łączność, jest absolutnie wskazana i jest to pokazane, że tak może być. I teraz, moi drodzy, zmierzamy właśnie do tego, aby porozmawiać o tych różnych fenotypach, tak? Czy one rzeczywiście są inne i czy rzeczywiście my jesteśmy w stanie zobaczyć, że chłopcy i dziewczynki nieco inaczej funkcjonują i jednocześnie co innego powinno nas zaniepokoić w kontekście właśnie oceny czy obserwacji tych dzieciaków. Oczywiście jest tak, moi drodzy, jak Wam powiedziałam na początku, że pewne trudności, pewne deficyty mogą występować i u dziewcząt, i u chłopców, nawet z takim samym nasileniem. I tutaj chodzi głównie w kontekście takim behawioralnym bardzo często, który my obserwujemy. I łączy się to w przypadku dzieci i chłopców, i dziewczynek, jeśli mamy niepełnosprawność intelektualną i kłopoty językowe. Wówczas taki prezentowany obraz kliniczny dzieci będzie bardzo, bardzo podobny. I oczywiście te dzieciaki, które będą prezentowały niepełnosprawność intelektualną, kłopoty z językiem, czy na obszarze na przykład takim behawioralnym, te dzieciaki bez względu na to, czy są chłopcami, czy dziewczynkami, one albo oni trafiają bardzo szybko w diagnozę, przynajmniej taką mam nadzieję, i dość szybko otrzymują właśnie odpowiednią diagnostykę, a tym samym wsparcie. Oczywiście już pojawia nam się słowo ale w kontekście dzieciaków, które są w normie intelektualnej, które nie mają problemów poznawczych, albo są one niedostrzegalne, bo są bardzo subtelne, i dodatkowo dzieciaki, które są werbalne tak naprawdę, no tutaj możemy mieć kłopot z pozyskaniem diagnozy. Właśnie te dzieciaki, które są z tego subtelnego krańca, one są bardzo często pomijane, albo otrzymują diagnozę zbyt późno, albo tej diagnozy nie otrzymują w ogóle. I tutaj jakby absolutnie nie ma to nic do rzeczy w kontekście chłopców i dziewczynek. Po prostu niektórzy tych diagnoz nie otrzymują, ponieważ najbliższe otoczenie w postaci rodziców, w postaci nauczycieli zwyczajnie nie dostrzegają albo lekceważą, albo zaklinają rzeczywistość, że po prostu dziecko takie jest, albo jest tak wyjątkowe, tak zdolne, albo rzeczywiście ma taki temperament czy osobowość. I niestety dopiero w momencie, kiedy dzieciak wchodzi w okres dojrzewania, gdzie nagle zaczyna brakować tych kompetencji społeczno-językowych, okazuje się, że wow, trzeba by się udać do specjalisty, bo nie poznaje dzieciaka, tak? Bo zmienił się o 360 stopni, stał się w różnym zakresie po prostu inny niż był wcześniej. I znowu, nie będę tutaj opisywała, jak ta inność może wyglądać, dlatego że dla każdego z tych dzieciaków będzie to coś innego. Właśnie ze względu na to, że spektrum jest bardzo heterogenicznym zaburzeniem, czyli nie ma dwóch identycznych przypadków. Każdy jest absolutnie indywidualny. Niemniej jednak, moi drodzy, jeszcze diagności często jakby oscylują w takiej ścieżce, że do diagnozy pod kątem spektrum to trafiają dzieciaki z niepełnosprawnością intelektualną i kłopotami werbalizacyjnymi, więc te dzieciaki najczęściej i zdecydowanie szybciej w tę diagnozę po prostu trafiają. Jakby nie ma już co do tego wątpliwości, moi drodzy, że rzeczywiście istnieje tak zwany kobiecy fenotyp autyzmu. Niestety nadal jest bardzo słabo poznany, czasami trudny do rozszyfrowania, ale właśnie też dlatego, że są to dziewczynki, dziewczęta, kobiety, młode kobiety, które są w normie intelektualnej, które mają bardzo dobry poziom języka czynnego i dodatkowo ze względu na świetne naśladowanie, one rewelacyjnie wchodzą w interakcje społeczne. Tak jak Wam powiedziałam, duża męczliwość się z tym wiąże, natomiast zdecydowanie lepiej dostrzegamy albo w ogóle widzimy to, że one mają kontakt z rówieśnikami, wchodzą w takie interakcje na różnych płaszczyznach społecznych, czego u chłopców może po prostu nie być. Niemniej jednak, moi drodzy, my staramy się poznawać ten
fenotyp kobiecy, ale cały czas mamy za mało informacji. Dlaczego? Dlatego, że poznanie fenotypu kobiecego wiąże się z tym, że my musimy rozmawiać z kobietami w spektrum autyzmu. Nie wertować książki, które powstały 10-30 lat temu, czy opinie kogoś, kto tak naprawdę nawet nie spróbował zrozumieć młodych kobiet w spektrum autyzmu. To od nich pozyskujemy to, jak one korzystały z kamuflażu, jak one się maskowały, a potem dopiero w drodze dojrzewania i narastania trudności szły same w drogę diagnostyczną. I to stąd mamy najbardziej rzetelne informacje w kontekście właśnie tego fenotypu kobiecego, którego nie wolno nam pomijać, dlatego że on jest skrajnie inny niż fenotyp chłopięcy. Niestety, moi drodzy, ze względu na podejście ICD-10, właśnie to objawowe w kontekście diagnoz, bardzo dużo błędów merytorycznych się pojawiało przy okazji stawiania diagnoz, ponieważ wszystkie, albo inaczej, wiele testów, wiele takich wytycznych diagnostycznych dotyczyło niestety takiego fenotypu typowo męskiego, chłopięcego i nastawionego tak naprawdę na objawowość i pewne deficyty w kontekście behawioralnym, a tak jak powiedziałam, ten kontekst behawioralny u dziewczynek niekoniecznie się będzie sprawdzał. I oczywiście dzisiaj widzimy nadal, że chłopcy ze względu na te bardzo silne objawy w kontekście zachowania swojego, tak, bo oni stanowią takie duże wyzwanie wychowawcze i dla rodziców, i dla nauczycieli, to oni szybciej trafiają w diagnozę. I dzisiaj, moi drodzy, nadal jest tak, że 10-krotnie częściej chłopcy trafiają w drogę diagnostyczną niż dziewczęta. Dlatego, że są właśnie większym wyzwaniem wychowawczym i dla rodziców, i dla nauczycieli. Również bardzo ważne jest to, że to nowe ICD-11 jasno i wyraźnie i bardzo mocno naciska na to, żeby właśnie odejść od objawów, czyli tego, co nam oczy podpowiadają, a zacząć myśleć i stawiać sobie ciągle pytanie, dlaczego to się pojawia, albo wow, dlaczego w tym wieku ta dziewczynka nie prezentuje tego zachowania. I moi drodzy, jakby kontekst diagnozy chłopców i dziewczynek, kluczem w całej tej diagnostyce, pamiętajcie, że głównie dzisiaj opowiadamy sobie o tych dziewczynkach z subtelnego krańca, tak? Czyli te, które są w normie intelektualnej, mają dobrą werbalizację. To o tych dziewczynkach głównie mówimy, bo te dziewczynki, które mają niepełnosprawność intelektualną, kłopoty z rozwojem języka, prezentują określone zachowania, one szybciej trafiają w diagnozę. Natomiast dziś rozmawiamy głównie o tych, które w tą diagnozę nie trafiają. Właśnie zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje. Moi drodzy, właśnie jakby to, że nie behawioralne zachowania, przepraszam, nie ta strefa behawioralna, tylko zupełnie coś innego musimy obserwować. I właśnie kluczem do tej diagnozy chłopców, a dziewczynek jest to, że my dzisiaj dziewczynki musimy obserwować i porównywać do ich neurotypowych rówieśniczek. Nam nie wolno porównywać dziewczynki do chłopca w spektrum autyzmu, bo zawsze wyjdzie tak, że dziewczynka spektrum nie ma, jeśli będziemy ją porównywać z chłopcem w spektrum. Dlatego, że i dziewczynki, i chłopcy mają inne predyspozycje i one zupełnie te dwie grupy dzieciaków zupełnie inaczej radzą sobie i w kontekście komunikacyjnym, i w kontekście społecznym. Dlatego błędem jest właśnie to, że dziewczynki, które niby były podejrzewane o spektrum, były porównywane do chłopców, które tę diagnozę posiadali. Więc to był największy radykalny błąd, który się w diagnostyce pojawiał. Podkreślam raz jeszcze. Dziewczynka, u której podejrzewamy spektrum, musi być porównywalna w kontekście normy do dziewczynki w normie, a nie do chłopca. I to jest pierwszy wyznacznik i klucz do stawiania diagnoz. Kolejna różnica między chłopcami a dziewczynkami jest taka, że chłopcy najczęściej swoje objawy, jakiekolwiek by nie mieli, czy to komunikacyjne, czy społeczne, czy z zachowaniem, czy z emocjami, oni prezentują praktycznie na wszystkich poziomach, na wszystkich środowiskach. Czy są w szkole, w przedszkolu, czy są w domu, czy na przyjęciu u babci, czy w mieście. Jeżeli następuje u nich przeciążenie, to po prostu objawy widać jasno i wyraźnie. W przypadku dziewcząt
Niestety jest inaczej, ponieważ one najczęściej prezentują meltdown, shutdown, zachowania niepożądane, napady złości, impulsywność i wiele innych cech właśnie w domu. I potem nagle mama rozmawia z nauczycielem i mówi, nie no, ona się tak zachowuje, a pani nauczycielka mówi tak, wie pani co, nie zauważyłam, przecież ona na lekcji jest grzeczna, zgłasza się od czasu do czasu, na przerwach jest spokojna, w ogóle nie sprawia żadnych problemów wychowawczych. Więc dwa skrajnie różne obrazy, a wiążą się z tym, że dziewczynka, która dostrzega, że nieco inaczej funkcjonuje niż koleżanki, zaczyna troszeczkę metodą prób i błędów kombinować, jak tu się dopasować. A więc coraz lepiej obserwuje swoje koleżanki, gdzie i kiedy trzeba się uśmiechnąć, gdzie się nie odzywać i naśladuje swoje koleżanki, jednocześnie podążając za taką silną osobowością, która gdzieś jest na poziomie szkoły czy klasy. Natomiast to wymaga od niej bardzo dużego wysiłku, co sprawia także szybsze przytłoczenie i większą męczliwość, która musi zostać odreagowana. A odreagowanie następuje w bezpiecznej przestrzeni. Tą przestrzenią jest właśnie dom. I wtedy nagle mama rwie włosy z głowy, dlaczego ona tak się w domu zachowuje, a w szkole nauczyciel nie zgłasza trudności. I stąd właśnie przez to, że dziewczynki nie są wyzwaniem wychowawczym, tak, bo nie prezentują trudnych zachowań w klasie, czy nauczyciel nie musi bez przerwy zwracać uwagi, Kasia, usiądź, odwróć się, przestań chodzić, co prezentują chłopcy, to właśnie jest pomijana w diagnozie, bo wtedy nauczyciel sobie myśli, że ma taką osobowość, jest spokojniejsza, jest grzeczniejsza, jest taką marzycielką, tak jakby przypisujemy jej taką rolę społeczną, co oczywiście znowu oddala tę diagnozę. Moi drodzy, również pamiętajmy, że kwestia jakby tej wejścia w ogóle w diagnozę wiąże się także z tym, że dziewczęta bardzo dobrze potrafią się kamuflować i maskować. A więc korzystają z wielu różnych takich umiejętności poprzez na przykład oglądanie ciągle tego samego serialu, poprzez czytanie ciągle tej samej książki, oglądanie konkretnych programów telewizyjnych, odtwarzanie różnych scenek przed lustrem, nawet takich związanych z mimiką, gestami, powtarzanie pewnych zwrotów. O, jak miło Cię widzieć, ale pięknie wyglądasz, świetna jest ta sukienka. Nawet w kontekście zabaw takie coś się pojawia. Jest to taka forma przećwiczenia tego, żeby na forum takim społecznym dobrze wypaść, żeby nie rzucać się w oczy, żeby się dostosować, żeby być taką wtopioną w tłum. I po to ten cały kamuflaż, to całe maskowanie się pojawia. I moi drodzy, znowu kolejna informacja. Ja znowu odniosę się do tej książki, która się w lipcu, mam nadzieję, ukaże. Tam informacje na temat kamuflażu i maskowania są także pozyskane od tych młodych dziewczyn. Jak one sobie z tym radziły, jak duży wysiłek je to kosztowało, ale jednocześnie jakie rezultaty im to przynosiło. To, moi drodzy, to wszystko, co czytamy w różnych opracowaniach, publikacjach, jakby cały czas ma za mało informacji pozyskanych od samych tych osób, tak? Czyli nie do końca jest to wiarygodne. Są to prawdopodobnie dlatego tak się dzieje. Dlatego ja ciągle powtarzam, że warto słuchać te osoby, które są samorzecznikami i oni mówią jasno i wyraźnie, po co, dlaczego i co im to dało. Wtedy jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, dlaczego dane zachowanie albo dana sytuacja się pojawia. Kolejna taka kwestia związana z tym pierwszym pytaniem, które dzisiaj sobie zadaliśmy. Czy dziewczynki są bardziej odporne na spektrum autyzmu? Moi drodzy, są badania prowadzone przez różne placówki w Stanach Zjednoczonych, na terenie Europy, pod kątem takiej ekspozycji na testosteron, prawda? Gdzie uważa się, że ten okres prenatalny jest takim mocnym wyznacznikiem tego, co się jakby zadzieje w życiu dziewczynki czy w życiu chłopca, czyli po prostu tego płodu. I uważa się, jakby znowu, nie ma na to stuprocentowej pewności, ale są pewne badania, które mogą sugerować taką kwestię, że niestety testosteron, którego naturalnie dziewczynka nie posiada i nawet jeżeli w okresie prenatalnym ten testosteron dostaje się do jej organizmu, nie robi takiego spustoszenia,
jak w przypadku chłopców. Dlaczego? Dlatego, że u chłopców naturalnie ten hormon się pojawia, a w okresie prenatalnym może dostawać podwójną dawkę tego hormonu, tak? Czyli podwójne bombardowanie tym testosteronem. Jednocześnie będzie to wpływało, moi drodzy, na kompetencje między innymi społeczne, które z natury dziewczynki mają po prostu lepsze, bo mają lepsze naśladownictwo. I uważa się, że właśnie ten testosteron może być tym takim wyznacznikiem, że chłopcy ze względu na niejako podwójną dawkę hormonu mogą ulegać częściej mikrouszkodzeniom, ich mózg może ulegać mikrouszkodzeniom niż mózg dziewczynki. Ale jeżeli kogoś interesuje temat, to oczywiście warto o tym poczytać. Moi drodzy, chłopcy i dziewczęta zupełnie inaczej ujawniają swoje objawy już w przedszkolu, gdzie oczywiście znowu może być tak, że ani chłopiec, ani dziewczynka tej diagnozy nie posiadają, natomiast nauczyciele w przedszkolu, i ja im chylę czoło zawsze i wszędzie, to są ludzie, którzy są tak naprawdę pierwszymi często specjalistami, którzy mogą odkryć, że dziecko rozwija się nieprawidłowo. To są pierwsi specjaliści, którzy mogą powiedzieć do mamy, do taty: proszę poobserwować dziecko, bo w jej życiu, w jego życiu nie występują pewne umiejętności, które już dawno powinny się pojawić. I właśnie oni są na tej pierwszej linii takiego odstrzału, można powiedzieć, gdzie właśnie rodzic mówi: a co pani opowiada, niech pani nie przesadza. Natomiast bardzo często właśnie są tymi pierwszymi, którzy dostrzegają to, że dziecko ma trudności. Dziewczynki wolą towarzystwo osób dorosłych, swoich nauczycieli, niż kontakty z dzieciakami. One są takie bardzo rezolutne, takie mądralińskie, gdzie jakby poziom rozmowy takiej dziewczynki w spektrum z nauczycielem to jest praktycznie jak 1:1. W związku z tym, że ta dziewczynka może mieć większy zasób słownictwa, niekoniecznie i inne pole zainteresowań, niekoniecznie ma o czym rozmawiać z dziewczynkami. Poza tym, kłopot też polega na tym, że dziewczynka z podejrzeniem spektrum może mieć kłopot wchodzenia w takie interakcje z dziewczynkami, dlatego że zabawy u dziewczynek są takie strasznie ochy, achy się pojawiają, są jakieś scenki sytuacyjne, podszyte te zabawy są takimi emocjami, które w przypadku spektrum są często trudne do rozszyfrowania, do zrozumienia, do przeniesienia czy do zaangażowania się. W związku z tym dziewczynka albo podąża jakby za opiekunem, albo woli się bawić z chłopakami, gdzie te zabawy z chłopakami są po prostu konkretne, mają określone zasady tu i teraz i tam się nic nieprzewidywalnego zdarzyć nie może. W przypadku chłopców natomiast, u których podejrzewamy spektrum, może być tak, że oni już na poziomie przedszkola będą prezentowali bardzo spore deficyty w obszarze sensorycznym i to może się rzucać pierwsze w oczy, bo na przykład język werbalny będzie dość dobry, poznawczo też dzieciak będzie fajnie szedł, natomiast w kwestii właśnie takiego rozregulowania sensorycznego będzie to dość widoczne, taka niemoc przechodzenia od zadania do zadania, albo właśnie zaczynanie 50 różnych zadań, żadnego nie ma skończonego. Jednocześnie niby wchodzenie w interakcję, ale absolutnie w sposób aspołeczny. To będzie taka różnica. Małe dziewczynki, moi drodzy, częściej niż chłopcy będą naśladowali innych w sytuacjach społecznych, dlatego że ten poziom neuronów lustrzanych, który odpowiada za naśladownictwo między innymi, jest zdecydowanie lepiej rozwinięty w mózgach u dziewcząt niż u chłopców. W związku z tym to wchodzenie w interakcje z samymi rówieśnikami dziewczyn są dużo lepsze niż w przypadku chłopców, którzy mają po prostu z tym większe trudności. Jeśli chodzi o obszar behawioralny, to tutaj musimy pamiętać, że chłopcy częściej niż dziewczynki będą prezentowali zachowania agresywne, autoagresywne, natomiast u dziewcząt częściej, zamiast tej agresji takiej fizycznej między innymi, będzie pojawiał się kontekst takiej nadpobudliwości psychoruchowej, takiej dużej impulsywności. To będzie taka większa różnica. Ponadto dziewczynki są bardziej otwarte na taki aspekt społeczny, bardziej świadome tego, że jakby otoczenie, społeczeństwo oczekuje tej interakcji społecznej, ale także występowania tych bazowych funkcji komunikacyjnych, tak? Czyli kontaktu wzrokowego między innymi. Tak? Że one wiedzą, że jest to oczekiwane, mimo że jest to bardzo trudne, bardzo męczliwe dla tych dziewcząt, to one starają się
jakby ten kontakt wzrokowy utrzymywać. Natomiast chłopcom nie zależy na tym za mocno, co myślą inni i po prostu oni akceptują siebie takimi, jakimi są, przynajmniej na tym początkowym etapie rozwoju. Natomiast im bardziej tych kompetencji chłopcom brakuje, tym większe pytanie, dlaczego tak jest, się u nich pojawia. Tutaj, moi drodzy, jeszcze w kontekście dziewczynek oczywiście musimy pamiętać, że dzięki tym lepszym umiejętnościom naśladowania, o którym wspomniałam, one dużo lepiej radzą sobie właśnie z tymi interakcjami społecznymi, mają również jakby troszeczkę lepsze kompetencje komunikacyjne. I moi drodzy, pamiętajmy o tym, że w przypadku spektrum autyzmu, bez względu na to, czy to są chłopcy, czy to są dziewczynki, jest tak, że kompetencje językowe, tak, czyli zasób słownictwa, jakim dzieciaki się posługują, przewyższa kompetencje komunikacyjne, czyli przewyższa kompetencje pragmatycznego użycia języka. Co z tego, że dzieciak ma bardzo dużo słów w swoim słowniku, często bardzo trudnych artykulacyjnie, często bardzo wyszukanych, takich encyklopedycznych, natomiast bardzo trudno jest mu na przykład nawiązać rozmowę z kolegą, bo właśnie tych kompetencji komunikacyjno-społecznych u nich nie ma albo są zdecydowanie osłabione. Kontekst zabawy. Dziewczynki częściej angażują się w zabawy społeczne niż chłopcy, natomiast mają nadal trudność z takim inicjowaniem gry bądź zabawy. Raczej się dołączają do zabaw koleżanek, stoją jakby w gronie koleżanek, ale zdecydowanie rzadziej ta inwencja, pomysł zabawy wychodzi od nich, bardziej dołączają niż inicjują. Dziewczynki w spektrum mają właściwie takie same albo bardzo podobne obszary zainteresowań jak ich koleżanki, natomiast różnica polega na intensywności tych zainteresowań, tak? Czyli dziewczynka w spektrum autyzmu będzie się interesowała modą, jakimiś jednorożcami, lalkami i tak dalej. Im starsza, to oczywiście te zainteresowania będą inne, bardziej takie dojrzalsze, natomiast sama intensywność jakby pozyskiwania informacji w kontekście tego zainteresowania będzie zdecydowanie silniejsza. Dalej, dziewczęta częściej oczywiście niż chłopcy mają takie pozornie przypadkowe, fascynujące zainteresowania, które otoczenie traktuje jako, no bo ona po prostu taka jest, dlatego lubi zbierać długopisy, magnesy, muszelki i tak dalej, i tak dalej. Chłopczyk jak zbiera coś, to najczęściej są to patyki, które są totalnie nieużyteczne i w ogóle bez sensu. A dziewczynki to zbierają, no bo takie estetyczne, prawda? Natomiast znowu, intensywność czegoś takiego będzie zdecydowanie większa niż w przypadku dziewczynek neurotypowych. W wieku przedszkolnym zainteresowania dziewczynek one są mniej intensywne, natomiast z biegiem czasu dziewczynka będzie jakby zgłębiała mocno te zainteresowania. I na początku te zainteresowania nie będą takim uszczerbkiem na życiu rodzinnym, tylko jakby będzie to traktowane jako właśnie ta indywidualna cecha dziecka. Ale z czasem, im więcej dziecko będzie poświęcało czasu na te zainteresowania, albo jakby ograniczało się tylko do tych zainteresowań i żadnej innej aktywności, to zacznie wywoływać taki niepokój, dlaczego tak się dzieje. Jeśli chodzi o chłopców, moi drodzy, tutaj zazwyczaj oni mają taką skłonność do skupiania się na takich tematach bardzo technicznych, nieożywionych tematach i to hobby właśnie dotyczy takich nieożywionych przedmiotów, jak albo sprzętów, czy na przykład jakichś faktów bądź wydarzeń i głównie w to te dzieciaki, ci chłopcy wchodzą. To zgłębiają najintensywniej. Chłopcy także zazwyczaj wykazują większą dbałość o szczegóły i taką zdolność umiejętności wizualno-przestrzennych. Ale pamiętajcie o tym, że to, że my mówimy, że tak jest u chłopców, nie oznacza, że u wszystkich tak jest. Podobnie jak u dziewczynek. My mówimy prawdopodobnie, ale to nie oznacza, że wszystkie te dziewczynki bez diagnozy dokładnie tak samo funkcjonują. Bo przecież tak nie jest. Bo nie ma dwóch identycznych obrazów klinicznych w spektrum autyzmu. Dziewczęta, moi drodzy, mają wyższe umiejętności w zakresie przetwarzania informacji, ale także lepsze naśladownictwo, no i oczywiście podzielność uwagi i elastyczność poznawczą. I te umiejętności niestety są zazwyczaj wyższe u nich niż u chłopców.
rodziców. Dziewczynki, im robią się starsze, to te zainteresowania się troszeczkę zmieniają. I one zaczynają coraz bardziej iść w takie tematy bardzo społeczne i tak, w takie kwestie opiekuńcze. Mianowicie bardzo interesują się zwierzętami. Tak? Może to być dziewczynka, która zaczyna bezwzględnie na wszystko kochać konie. I o tych koniach wie absolutnie wszystko. Jak się nimi zajmować, jakie mają rasy, jak się... No po prostu wszystko o tych koniach może wiedzieć. Może iść w taki temat związany z jakimś celebrytą, z jakimś filmem, z jakąś książką, z jakimś etapem mody, ale także takie bardzo opiekuńcze tematy. I potem, moi drodzy, to także się przekłada na edukację dalszą tych dziewczyn. Bardzo często dziewczyny w spektrum wybierają właśnie takie kierunki opiekuńczo-społeczne, jak na przykład psychologia, jak praca społeczna, jak jakiś opiekun, bo w tym się najlepiej jakby odnajdują i tutaj mogą pokazać swoje umiejętności. Może być też tak, że dziewczynka w spektrum autyzmu bez końca będzie mówiła na przykład o jakiejś postaci z serialu, z jakiegoś programu telewizyjnego czy z książki. Będzie mówiła o jakimś miejscu, gdzie się tam coś dzieje, natomiast bardzo mało będzie wiedziała o samym programie, o fabule takiego programu i to jest już objaw niepokojący, tak? Bo ona niby wie, że tam jest jakaś pani w różowej sukience i ona zawsze tak wygląda i tak dalej, natomiast o co chodzi w całym jakby formacie programu już niekoniecznie będzie w stanie to w sposób logiczny, zwięzły wytłumaczyć. Często u dziewcząt w spektrum autyzmu pojawia się, moi drodzy, tak zwana hiperempatia, która polega na tym, że dziewczynki bardzo są takie bardzo mocno wrażliwe. Czasami jak usłyszą, jak jeszcze rozumieją dane kwestie, zobaczą na przykład w telewizji, w jakichś informacjach, że pojawił się jakiś wypadek, że stało się coś jakiemuś zwierzakowi, że ktoś zginął, coś mu się stało, to one bardzo mocno to przeżywają. Ciągle do tego wracają, pytają o to. Zdecydowanie bardziej intensywniej niż rówieśniczki. Dodatkowo nawet w takim życiu, w życiu realnym również ta hiperempatia się u nich pojawia. Jak widzą, że na przykład ktoś nie dba o środowisko, jak widzą, że ktoś krzywdzi rzeczywiście zwierzątko, to one bardzo mocno to przeżywają, czasami interweniują, ale czasami nie, natomiast bardzo mocno wewnętrznie sobie to nabijają i serce, i głowę, i mnóstwo jakby potem energii na to poświęcają. Dziewczynki w spektrum autyzmu wykazują mniej powtarzalnych i obsesyjnych zachowań, ale także mniej stereotypii. Moi drodzy, można powiedzieć i tak, i nie, dlatego że jakby sama OCD, tak, jako choroba psychiczna bardzo często towarzyszy właśnie dziewczynkom w spektrum autyzmu. Natomiast z punktu widzenia tego wcześniejszego etapu życia, te pewne kwestie związane z powtarzalnością pewnych rzeczy, takich kompulsji, które mogą występować u dziewczynki, że ona musi jakby wykonać pewną rzecz, wiąże się z tym, że ta powtarzalność jest bardziej taka, można powiedzieć, przypisana roli społecznej. Tak? Nie jest to jakieś coś oderwane od rzeczywistości, co bardziej przypisujemy chłopcom, że to działanie jest totalnie bez sensu i w ogóle dziwnie się to ogląda i dlaczego to występuje. Natomiast u dziewczynek ta powtarzalność występuje, te pewne stereotypie występują, te pewne autostymulacje występują, ale one mają bardziej wymiar taki społeczny. Czyli generalnie my tego nie zauważamy albo przymykamy na to oko, bo przecież każdy z nas w jakiś sposób ma jakieś swoje autostymulacje czy jakiś sposób na samoregulację, tak? U nich też to występuje, natomiast jeżeli nie jesteśmy świadomi tego, że to jest podobne, no to tego nie dostrzegamy. Moi drodzy, przykład jest taki, że dziewczynki, ponieważ one zdają sobie sprawę z tego, że ten kontakt wzrokowy jest bardzo istotny i oczekiwany, mimo że bardzo wymaga od nich dużego wysiłku i często jest on bolesny nawet dla nich, tak fizycznie, to starają się go utrzymywać. Natomiast nie są w stanie utrzymać w 100% dobrej jakości tego kontaktu wzrokowego. Często muszą odpoczywać, a więc przerywać ten kontakt wzrokowy, ale robią to w sposób bardzo społeczny, bo na przykład paproszek się pojawił na bluzce, to ten paproszek ścieram, a jednocześnie spuszczam wzrok, czyli mój wzrok odpoczywa. O, rozwiązała mi się sznurówka, tak? Czyli kucam, związuję sznurówkę i cały czas z Tobą rozmawiam, ale tą sznurówkę związuję. Czyli znowu opuściłam wzrok, chwilkę odpoczęłam. I to jest taki kontekst, gdzie ten kontakt wzrokowy zaczyna być przerywany. Moi drodzy, w przypadku dziewcząt
występuje większa drażliwość i letarg, u chłopców jest to zdecydowanie mniejsze. Chłopcy też w spektrum autyzmu, oni są po prostu zadowoleni z siebie, oni lubią siebie po prostu. Natomiast dziewczynki tak naprawdę cały czas starają się dopasować, one nie chcą się wyróżniać, one nie chcą się rzucać w oczy i robią wszystko, aby zachowywać się tak jak koleżanki. Stąd ten kamuflaż się u nich pojawia, który oczywiście sprawdza się w drodze takich społecznych kontaktów, ale potem następuje odreagowywanie i wtedy albo następuje shutdown w domu, albo następuje meltdown w domu, albo następują inne zachowania, które sprawiają dziewczynie ulgę właśnie w tym przeciążeniu dnia codziennego, który wymaga od niej tak dużego wysiłku, jak właśnie kontakt wzrokowy, czy to dopasowywanie i robienie pewnych rzeczy, które są absolutnie wbrew dziewczynce, wbrew jej indywidualnemu profilowi sensorycznemu. Moi drodzy, tutaj także dziewczynki, one starają się spędzać więcej czasu same ze sobą, bo dzięki temu odpoczywają, czyli częściej zamykają się w pokoju, w domu, albo oglądają ciągle ten jeden serial, albo ciągle czytają te same książki, albo piszą pamiętniki, czy jakieś opowiadania właśnie po to, aby odpoczywać, aby wrócić do z tych kolan przeciążenia dnia codziennego, gdzie po prostu robią pewne rzeczy, które najnormalniej w świecie do nich nie pasują. Po to, aby właśnie jakby wejść w ten tłum rówieśników. Dziewczynki też świadomie tłumią, moi drodzy, zachowania, których jakby te autostymulacje, które u nich się pojawiają, starają się kontrolować w miejscach publicznych. I znowu, wymaga to od nich bardzo dużego wysiłku. Albo jednocześnie, jak już nie ma możliwości ucieczki i jakby ta autostymulacja się zadziać musi, to ona jest taka dość społeczna, tak? Czyli nie rzuca się w oczy tak, jak w przypadku chłopców, którzy kręcą się w kółko, biegają w tej z powrotem, machają rękami, pstrykają wszystkim, co możliwe, otwierają wszystko i zamykają wszystko, co gdzieś tam na drodze napotkają. U chłopców jest to bardziej takie fizyczne i bardzo sensoryczne, prawda? Natomiast u dziewczynek jest to nieco inaczej, dlatego że dziewczynka może autostymulować się w miejscu publicznym, ale nie będzie się to tak, albo nie będzie to takie radykalne jak u chłopców. Dziewczynka może na przykład cały czas kręcić pierścionkiem na palcu, tak? I to będzie jej forma odreagowywania, takiego wyciszania się. To może być na przykład, kiedy siedzi w ławce, może być na przykład dogniatanie sobie ud rączkami, tak? Albo takiego masowania sobie ud, czy jakby takie dociski dłoni, czy gdzieś tam nadgarstka, więc takie stymulacje się u nich pojawiają, natomiast nie są, powtarzam raz jeszcze, tak radykalne jak w przypadku chłopców. Natomiast znowu, jeżeli przeciążenie będzie zbyt duże, to wylew tej czary goryczy, która się gdzieś tam nasiliła, nastąpi znowu w bezpiecznym środowisku. W okresie dojrzewania następuje dość duża zmiana, albo inaczej, może nastąpić duża zmiana, ponieważ dziewczynka zaczyna jakby prezentować taką postawę buntowniczą. Mianowicie może podważać wszelkie autorytety, choćby w postaci nauczycieli czy rodziców, dlatego że ona nie zgadza się z pewnymi regułami i zasadami, które zostają jej narzucone, z którymi ona się po prostu nie zgadza albo po prostu nie widzi sensu tych zasad. W związku z tym może dochodzić do takiego konfliktu między nią a nauczycielami na przykład, tak? Że ona ciągle albo się kłóci, albo po prostu wyraża jasno i wyraźnie to, co myśli na dany temat. Wiele też dziewczyn w spektrum ma obsesję na punkcie tych zajęć takich społecznych i one czasami bardzo chętnie sięgają na przykład po taki wolontariat, moi drodzy, tak? W kontekście właśnie, czy to jakiegoś schroniska dla zwierząt, czy jakiegoś wolontariatu takiego w kontekście na przykład opieki nad osobami bardziej potrzebującymi, dziećmi, osobami starszymi. Dziewczynki także bardzo mocno jakby kontrolują się w miejscach publicznych. W kontekście i autostymulacji, ale także tego wymiaru takiego, czego społeczeństwo od nas oczekuje. Natomiast możemy zauważyć, moi drodzy, taką zmianę, szczególnie w środowiskach i sytuacjach, które są nowe, pojawiają się po raz pierwszy. Bo to, jak dziewczynka przebywa na terenie klasy, szkoły, na danej grupie typu, nie wiem, chodzi na balet albo regularnie chodzi do danej galerii handlowej, to ona już przećwiczyła swoje role, wykorzystuje to właśnie maskowanie, wykorzystuje taką asymilację, ona wie, jak ma się w tym środowisku zachować i ona odgrywa po prostu swoją rolę, tak, którą wyćwiczyła przed lusterkiem albo oglądając serial.
bo stamtąd też uczy się pewnych zachowań i po prostu to potem przekłada na życie realne. Jednocześnie, kiedy znajduje się w nowym środowisku, wśród nowych ludzi, których nie do końca zna, co może być dla niej jakimś zaskoczeniem, nagle okazuje się, że ten repertuar wyuczonych zachowań nagle się nie sprawdza, albo właściwie nie wiem, z którego repertuaru należy skorzystać. I wtedy mogą pojawić się właśnie trudności i ujawnić się pewne objawy. Tak na przykład może się zadziać w momencie, kiedy dziewczyna zmienia szkołę. Ze szkoły podstawowej przechodzi do szkoły średniej i wtedy właśnie brakuje tych kompetencji, tych repertuarów, tych przećwiczonych schematów i wtedy pojawiają się i nasilają się, albo inaczej uwydatniają się objawy. Czasami jest też tak, że dziewczynki częściej niż chłopcy na przykład mówią głośniej albo mówią w taki sposób bardzo niedopuszczalny, czyli po prostu to, co ślina im na język przyniesie, nie zastanawiając się nad tym, czy to jest właściwe, czy nie, czy kogoś obrażam, czy komuś jest przykro, po prostu mówię to, co widzę albo myślę. Chłopcy częściej będą się wycofywać i izolować od innych osób, natomiast dziewczynki będą mimo wysiłku angażować się w te relacje społeczne, ale jednocześnie mogą potem następować bardzo gwałtowne wybuchy emocjonalne, czyli właśnie meltdown, czy też załamania nerwowe. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, tak jak powiedziałam na początku, prezentują zaburzenia z obszaru integracji sensorycznej i też dla każdego dziecka będzie to zupełnie coś innego. Chłopcy i dziewczęta, moi drodzy, także różnica między nimi polega na tym, że dziewczynki mają większe umiejętności w kontekście komunikacji niewerbalnej. Właśnie przez to, że one ćwiczą przed lusterkiem, ćwiczą w swoim pokoju, nieustannie powtarzają w różnych zabawach różne gesty, mimikę, więc one lepiej sobie radzą w tym aspekcie. Natomiast chłopcy nie. Zdecydowanie gorzej radzą sobie właśnie z mową ciała, emocjami, w sensie okazywaniem emocji, mimiki czy afektu na twarzy. Także, moi drodzy, w kontekście takiego zachowania ekspresji mowy dziewczynki będą zdecydowanie przewyższały chłopców, ponieważ one dużo lepiej radzą sobie z taką komunikacją dwutorową, tak? Czyli ja i ty zadajemy sobie pytanie, odpowiadamy, ja utrzymuję z tobą kontakt wzrokowy, nie odchodzę w trakcie twojej wypowiedzi, więc wiem, kiedy zacząć, wiem, kiedy kontynuować, wiem, kiedy skończyć tę rozmowę. U chłopców niestety ten aspekt jest deficytowy. Dodatkowo, moi drodzy, tutaj u dziewczynek jest także ten obszar wspólnych zainteresowań, o których mogą sobie porozmawiać, ale także one zdecydowanie lepiej niż chłopcy łączą komunikację werbalną z niewerbalną, tak? I to jest absolutnie kontekstowe i absolutnie sytuacyjne i czasowe, czyli one wiedzą, kiedy, jak się zachować. Jeśli chodzi o poziom przyjaźni, moi drodzy, tutaj u dziewcząt ten kłopot z przyjaźnią polega na tym, że jak grupa rówieśnicza, czyli te koleżanki, zaczynają dostrzegać, że ta dziewczynka z jakiegoś powodu jest nieco inna niż cała reszta, bo na przykład wypowiada się w specyficzny sposób, albo mówi ciągle tylko na jeden na przykład temat, to ona nie tyle jest odrzucana przez rówieśniczki, co jest pomijana w kontaktach rówieśniczych. Natomiast u chłopców wygląda to właśnie odwrotnie, bo ci chłopcy są po prostu izolowani, oni są absolutnie tacy odrzucani przez rówieśników i ci chłopcy, rówieśnicy neurotypowi jasno i wyraźnie to po prostu określają. Także, moi drodzy, członkowie rodziny, mama, tata, mówią w kontekście, jak już potem taka nastoletnia dziewczynka otrzymuje diagnozę, że oni od zawsze widzieli, że ta dziewczynka zdecydowanie lepiej jakby komunikuje się z grupą rówieśniczą, niż wchodzi w taką chęć rozmowy, dyskusji, na przykład na poziomie domu. Znowu, nie u wszystkich tak jest, ale ja w kontekście właśnie tych ankiet, które prowadziłam, często się taka opinia pojawiała. Jednocześnie, moi drodzy, zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek pojawia się kłopot z najlepszym przyjacielem. To znaczy, oni mogą mieć jednego swojego kolegę, czy swoją koleżankę, natomiast problem polega na tym, że oni chcą mieć tego kolegę czy koleżankę na wyłączność. Czyli będę się z tobą kolegować, ale na moich zasadach i moich warunkach. Jeżeli ja zaobserwuję, że ty idziesz na urodziny do tamtych dziewczyn, a nie masz czasu się ze mną spotkać, to albo idziesz z nimi i między nami koniec przyjaźni, albo nie idziesz i my nadal jesteśmy koleżankami. Więc tak niestety bywa. W związku z tym te najlepsze koleżanki mogą się często zmieniać. Okazuje się też, że dziewczynki rzadko
Na przykład chłopcy zresztą też rzadko SMS-ują do siebie nawzajem, rzadko ze sobą rozmawiają przez telefon, ale także rzadko wychodzą wspólnie, nie są zapraszani na imprezy wspólne, rówieśnicze. I to znowu nie ma tutaj jakiegoś większego podziału między chłopcami a dziewczynkami, wygląda to dość podobnie, ale znowu indywidualnie do każdego z nich. Rzadko, drodzy Państwo, jest też tak, że bullying, który się niestety pojawia, jest także identyczny. Rzeczywiście bullying jest, natomiast w przypadku chłopców najczęściej ma on wymiar fizyczny, natomiast w przypadku dziewczynek będzie to wymiar psychiczny, tak? Czyli takie prześladowanie trochę psychiczne, a nie takie bezpośrednie, nie wiem, popychanie, uderzenie kogoś, prawda? To w przypadku chłopców. Dalej, moi drodzy, warto też pamiętać, że w okresie dojrzewania tak naprawdę się to najczęściej pojawia, gdzie dziewczynka staje się tak zwaną chłopczycą. Ze względu na to, że w jej organizmie, w jej ciele następują tak liczne zmiany, z którymi ona sobie może nie radzić. Ona rozumie, że jest okres dojrzewania, bo przecież jest inteligentna, jej procesy poznawcze są w normie, więc ona wie, że co to jest miesiączka, ona widzi, że rosną jej piersi, pojawia się owłosienie, natomiast nie idzie to w parze z akceptacją tego, co się w jej ciele zachodzi. W związku z tym następuje bunt, ja tego nie chcę, to jest niefajne, mi się to nie podoba, ja się z tym nie zgadzam, nie chcę, żeby takie coś się działo. Dodatkowo nakładające się na przykład trudności sensoryczne. Są dziewczynki, które na przykład źle reagują na zapach krwi. Są dziewczynki, które reagują źle na kolor krwi. I to może być trudność właśnie w akceptacji tego, że pojawia się miesiączka. Ale także ta chłopczyca, o której mówimy, brzydko, niebrzydko, jakby możemy to sobie zinterpretować, jak sami chcemy. Natomiast wiąże się to, moi drodzy, z tym, że dziewczynka jakby przybiera taki wygląd chłopca, tak? Woli mieć ścięte włosy, zaczyna się ubierać jak chłopak, na przykład bluzy, nosi kaptur ciągle na głowie, czy jakby ogranicza makijaż. Z drugiej strony możemy mieć w okresie dojrzewania dziewczynkę w spektrum, która właśnie będzie bardzo mocno wyzywająco się ubierać. Mocny makijaż, dredy, kolorowe włosy, bardzo radykalny taki strój się u niej może pojawić. Niemniej jednak będzie to radykalnie inaczej niż w przypadku dziewczyn w jej wieku. Dziewczynki także w spektrum częściej wybierają sport i taką aktywność indywidualną, a nie zespołową. Czyli łatwiej ją zachęcić do na przykład uprawiania tenisa niż na przykład gry w siatkówkę. Bo tam jest mniejsza szansa na taką bardzo silną i liczną interakcję. W przypadku dziewczynek także, moi drodzy, one bardzo często uciekają w fantazję i w taką fikcję, a więc bardzo mocno są osadzone w takich tematach wróżek, czarownic, czarodziejów, jednorożców. Czasami mają takie wyimaginowane zwierzątko, z którym rozmawiają i znowu, do tej pory było tak, że jak takie coś się nasilało u dziewczynki, to najczęściej dostawała diagnozę jakiejś psychozy, a pomijana była właśnie ze względu na ten brak objawu behawioralnego właśnie spektrum autyzmu było w ogóle nie brane pod uwagę. Niemniej jednak właśnie ten kontekst fikcji, fantazy, tematy typu książek, seriali, filmów, to będzie ją pociągać, dlatego że dzięki tym właśnie obszarom ona ćwiczy właśnie scenariusze zachowań, scenariusze wypowiedzi, które potem wdraża w życie takie realne. Często, moi drodzy, zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek, jeśli chodzi o kontekst zabawy, te zabawy mogą być jednokierunkowe, tak? Czyli takie chłopiec będzie chciał się zawsze bawić w ten sam sposób, według konkretnych zasad, a jak ktoś zmienia tą zasadę, to on się po prostu wycofuje, nie będę się w to bawił. Natomiast dziewczynka też jakby lubi takie zabawy konkretne z określonymi regułami, ale ona będzie bardziej dążyła do takiej bardzo dużej kontroli nad tą zabawą. U dziewczynek może także pojawić się częściej niż u chłopców mutyzm wybiórczy. Ona będzie też słabsza w pogawędkach, w takich tematach o niczym tak naprawdę, czy wchodzenie w taką dyskusję związaną z pytaniami otwartymi. U dziewcząt jest, moi drodzy, także niższy poziom frustracji, to znaczy, że one zdecydowanie szybciej stają się nerwowe, impulsywne niż w przypadku chłopców. Także pamiętajmy o tym, że zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek w okresie dojrzewania te objawy mogą się zdecydowanie nasilić i te dzieciaki, które do tego momentu nie
otrzymały diagnozy, niestety nagle otwierają oczy nauczyciele, rodzice i nagle zaczynają szukać odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, bo wcześniej ktoś albo przymykał na to oczy, albo machał ręką, bo on taki, bo ona taka jest. Dziewczynki, moi drodzy, doświadczają też bardzo często depresji, ale także takiego niepokoju i gwałtownych zmian nastroju. Natomiast konsekwencją tego może być na przykład sięganie po właśnie samookaleczanie albo jakąś formę inną uszkodzeń po prostu. Dziewczynki też z drugiej strony mogą być bardzo pasywne, bardzo bierne w dyskusjach i one często określane są mianem takich marzycielek. A ona już tak ma, tak? Ona to w ogóle myśli o niebieskich migdałach. Także dziewczynka może nauczyć się, że bierność, czyli taka niewychodzenie przed szereg, jest bardziej akceptowalne niż niż taka asertywność, że często odmawiam, że się jeszcze z czymś nie zgadzam, więc tutaj ten kontekst jest też taki dość charakterystyczny. Dalej, moi drodzy, dziewczęta mogą mieć zmniejszoną reakcję mózgu na ruch człowieka, w związku z tym ten kontekst na przykład deficytów motorycznych może być u nich mniejszy niż u chłopców, dlatego że kobiety jakby no, w tym zakresie mają po prostu większe predyspozycje. Także u dziewcząt w spektrum autyzmu zazwyczaj jest tak, że mają one mniejsze płaty skroniowe w porównaniu do mężczyzn, w związku z tym ten poziom, jakby, ponieważ one odpowiadają za regulację emocjonalną, przetwarzanie informacji werbalnych, ale także język, te kompetencje są po prostu wyższe u dziewcząt niż u chłopców. Również, moi drodzy, jeśli chodzi o lęk separacyjny, ten będzie większy u dziewcząt niż u chłopców, szczególnie na poziomie przedszkola, tak? One szybciej albo inaczej mocniej mogą reagować, kiedy mama je zostawia w przedszkolu, niż sami chłopcy. Także, moi drodzy, w kontekście tych podważania tych autorytetów, ja tego nie powiedziałam, ale dziewczynka może mieć tak, że ona po prostu nie ma ochoty i jakby nie ma potrzeby i nie widzi celu podlizywania się do nauczycieli. Ale jednocześnie częściej wchodzi w konflikt z nauczycielem niż chłopcy. To są także dziewczynki, które są bardzo dużymi profesjonalistkami. Czyli one jak coś zaczynają, to chcą to zrobić od początku do końca i absolutnie perfekcyjnie, tak? Czyli zeszyt jest pięknie prowadzony, podkreślone wszyściutko, kolorowo i tak dalej. Czytelnie po prostu, no, idealny wzór do naśladowania, tak? Jednocześnie chłopcy, absolutnie totalne przeciwieństwo. Im po prostu na tym nie zależy, jak ten zeszyt będzie wyglądał i w ogóle zaczną, nie skończą zadania, a w ogóle zapomnieli, że to zadanie mieli wykonać. I na koniec, moi drodzy, musimy jeszcze sobie powiedzieć kwestię związaną z tym kontekstem płciowym, ponieważ wiele dziewcząt w spektrum autyzmu, one mogą mieć kłopot z identyfikowaniem się z taką konstruktywnością kobiecości, tak? Gdzie kwestionują właśnie i role społeczne przypisane kobietom i właśnie tą cielesność, która jest też nadana kobietom. Buntują się, nie zgadzają się z tym, okazują właśnie w postaci tego chłopięcego wyglądu. Może być też tak, moi drodzy, że właśnie ten okres dojrzewania u dziewcząt może przysporzyć dużych wyzwań im samym, ale także najbliższym, gdzie ze względu na to, na tą niemoc dostosowania się do pewnych reguł i zasad, które gdzieś tam obowiązują, może ona być na przykład częściej usunięta ze szkoły średniej niż jej koleżanki, ale także częściej niż neurotypowe rówieśniczki może wpaść w takie towarzystwo z grupami marginalnymi, wchodzić w pewne takie niekonwencjonalne sytuacje społeczne, czy angażować się w jakieś zachowania ryzykowne, częściej, moi drodzy, niż koleżanka neurotypowa. I znowu, nie wszystkie tak mają, ale czasami się tak niestety zdarza i o tym po prostu musimy pamiętać. Na koniec, moi drodzy, chciałabym, żebyśmy powiedzieli sobie jeszcze tak troszeńkę tylko o tym, z czym wiąże się to, że albo jakie konsekwencje niesie ze sobą to, że te dziewczynki mają trudne, jakby późniejsze diagnozy i jak się to przekłada potem na ich życie i funkcjonowanie. Przede wszystkim w momencie, kiedy dziewczynka w szkole jest grzeczna, w domu nieco mniej, rodzice rwą włosy z głowy, a jednocześnie jakby nie rozumieją na przykład rodzice, dlaczego tak się dzieje, tak? Czyli brak zrozumienia ze strony mamy, taty, nie wiem, rodzeństwa, babci sprawia, że ona coraz
silniej i intensywniej albo się zaczyna buntować, albo głębiej sięga po kamuflaż. Sam kamuflaż, moi drodzy, zakłóca tworzenie się osobowości i dziewczynka żyje w takich dwóch światach. Jestem sama ze sobą w pokoju, wreszcie mogę robić i czuć się sobą, ale jednocześnie jak wychodzę już poza pokój, muszę udawać kogoś, kim nie jestem. Jednocześnie, moi drodzy, dziecko, które nie dostaje odpowiedniej diagnozy i odpowiednio szybko, nie ma odpowiedniego wsparcia, a potem niestety brak tego wsparcia we wczesnym etapie rozwoju będzie kulą u nogi w życiu, w tym okresie dojrzewania i potem w życiu dorosłym, mniej lub bardziej oczywiście. Także tu, moi drodzy, wykuwanie własnej tożsamości, tak? Właśnie to przyjmowanie, tu jestem sobą, a tu muszę udawać, co z kolei może przejawić się potem na przykład OCD, czy innymi chorobami, czy zaburzeniami lękowymi, albo chorobami psychicznymi. Także mogą pojawić się dłuższe i silniejsze epizody depresyjne, czy samookaleczania, właśnie ze względu na to, że dziewczynka sobie nie radzi z tym przeciążeniem emocjonalnym dnia codziennego. Także częściej niż rówieśniczki może być zastraszana, może być wykluczana, wyśmiewana, może być prześladowana w sieci, nieakceptowalna przez rówieśników. A to znowu przekłada się na takie życie emocjonalne i bycie sobą po prostu. Również, moi drodzy, częściej niż koleżanki neurotypowe może taka dziewczynka w spektrum stać się ofiarą wykorzystania przemocy różnego typu, ze względu nawet na pewną nieświadomość tego, że to aktualnie jest złe, niedobre i nie powinno mieć miejsca. To są tylko niektóre kwestie, które rzeczywiście mogą się gdzieś tam pojawić i przyczynić do tego, że u dziewczynki będzie to jakaś trudność. Pogadałam dzisiaj dość długo, ale to jest koniec, co dla Was przygotowałam.